witajcie drodzy widzowie. Kontynuując tę przygodę w zagrajmy Jedi Upadły Zakon. Mam nowe poncho, podwójny miecz świetny, bo byliśmy teraz właśnie z Bogano i teraz z Bogano ruszymy się na Kaszyk. Oczywiście, więc postanowimy, że się z wami przywitam już teraz przy holostole i ruszamy na Kaszyk, wykonać misję na Kaszyk. Więc odpalamy. Lecimy na Kaszyk. A, Kaszyk. Uwielbiam tę wilgotność. Kiedy będzie już po wszystkim, chyba w końcu gdzieś się zadomowię. Zakocham się, założę rodzinę. Rodzinę? Ty? A co, myślisz, że ja nie wiem, co to miłość? A żebyś wiedziała, miłość jest piękna, ale wymaga pracy, podziwu, oddania, pociągu, szacunku. Wiesz, ma się to doświadczenie. Ten przystojniak skradł mnie jedno serce. Chodź tu, młody, za chwilę lądujemy. Że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę. Bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Odkryj naszą obecność. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitoru? Partyzanci, łuki i przybysze atakują imperialny korpus. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Karkul tam jest? Karkul może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli skończymy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni zginą bez naszej pomocy. Więc jaki nasz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z brawi. Przechwycę je. Tak, zginionego wojny klonów, co się przypomniały. Kapitanie, podejdź do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj. Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, malowe nerwy, dam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz wrócić, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Billy? Dobra. I teraz spinaczka po maszynie, proszę. Mam
Oj, źle to wyzerkowało, bo musiałem się na sam początek. Tu wchodzimy sobie tym wejściem, skakujemy na śmigacz i idziemy dalej. Niespodzianka. Kto skołował wam AT&T? A ty kim? Kimś, kto robi imperium na złość. Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjął. Dorzućmy do pieca.
żołnierzy. Co robisz na Kaszyku? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kaszyk, żeby przeszkodzić. To więc kogo tu szukasz? Wodza uszy, Tarful. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest wojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łuki. Atakuje Imperium z krainy cieni. Sir? Chris? To jest co? Co chcecie od Tarfula? Prawy Jedi. Jedi nie żyje. Nie wszyscy. Obrabiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii. Miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też wojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem. Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo. Świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparć. Będziemy stąd śledzić łączność wojska i wody. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwanie o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej. Pogadajmy sobie. Później, proszę. Żyjecie. Twój plan zadziałał. Na pewno chcesz pomóc, co? Co myślisz o planie, co? Toczy przegraną walkę. Wolność Łuki nie jest jego jedynym celem. Chyba można mu ufać. Bardzo możliwe. Ale dzieje się tu więcej niż nam się zdaje. I nie zapominaj, że Imperium nie gra czysty. Uważaj na siebie. Dzięki. Będę pamiętał. Jest tu jeszcze gorzej niż na zewnątrz. Powiedziałaś, Zefo? Mieszkałam tam przed powstaniem Imperium. Byłeś tam? Byłem na niej. To naprawdę straszne. Nie mieliśmy się jak bronić, ale tu, z Łuki, mamy szansę. Dziękuję, że z nami jesteś. Moz ukazała mi coś na Zefo. Wspomnieli kogoś o imieniu Ostar. To mój partner. Odwrócił uwagę szturmowców, żebym mogła uciec z naszą córką.
dawcy był impulsy. Czy on... Tak. Znalazłem ciało. Bardzo chciałam wierzyć, że uciekł. Przykro mi. Nie, to nie. Cieszę się, że znam prawdę. Nie pozwólmy, by Imperium zniszczyło więcej planet. Dobra. Brawo. Idziemy w takim razie dalej. Czekajcie, bo musimy tu zaskoczyć. A tutaj. I teraz wam coś pokażę. Sprawdźmy ten warsztat. Może coś znajdziemy. Na pewno jak to wdepniemy, to będzie. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ulepszenie do BD. Tutaj na pewno jest do... Przeciążenie zdobywamy. Czekajcie, z personalizmu się mieć. Chociaż zmienimy materiał. Ale to zostały. Obowiązek i determinacja. Chciałem jeszcze coś zrobić jeszcze. Raz. Miedziany sezon. Aha, i teraz zobacz, co się stanie, jak wstępniemy w to. Tam niestety nie wejdziemy po to. Asencję na razie, bo nie mamy wjazdu na lince, więc... A no może czekaj. Zadziałało. Nie, trzeba zrobić wjazd na lince, nie zjazd. Świetna akcja.
zasadzie odskoczyć od tych. Ogniowy. Imperium potrzebuje tyle żywicy. Oni samego. Robią z niej groźną substancję. I chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Jaki jest plan? Nie znamy ich zamiaru. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzeba walczyć. Rafinerie pełnią rolę obozów wielnieckich. Być świadczami odwrócimy ich uwagę. Śmierć świetnych wojny. Potrzebujemy ich w walce z imperium. Zrozumiałe. Uważaj tam na siebie. Słyszysz, chcę, żeby mu pomóc. Chodź wam. A, tu jest punkt medytacji, więc zapiszemy sobie. Zaraz do was wracam. Odpocznę. Drzewko umiejętności. Więcej mocy, gdy emiluje przeciwników, odzyskuje jej część, gdy jako taki są wrogą. To pójdziemy w to teraz. Później tamto, to tu. A jako, że mamy zapis, to zaraz słyszymy się w drugiej części, bo tu podzielę kaszyk na części, więc słyszymy, bo tu zaraz się nagrywanie wyłączy, zaraz wracam do was z powrotem w drugiej części kaszyku, bo nagrywanie się wyłączy dosłownie po 30 minutach nagrania, więc słyszymy się za chwilę.